Dzień dobry, moi drodzy, jest piątek, a to znaczy, że ten tydzień się kończy, a to znaczy, że możemy go zakończyć z klasą, z hukiem, z elegancją i na bardzo wysokim poziomie. Więc zróbmy to, zaczynając od tego, że po prostu, tak jak zawsze, sobie krzykniemy. Good morning, Vietnam! Moi kochani, witam was bardzo serdecznie w piątkowym odcinku, czyli w odcinku, gdzie zawsze pojawiają się fantastyczne cytaty z Pisma Świętego, no bo przecież tam są zawsze fantastyczne cytaty. Jak zawsze, zapomniałem. Jak zawsze jest oczywiście Dzień Pandziowej, powinna być Pandzia, ale kurczę, nie mam jej tutaj ze sobą, bo zostawiłem, no to w ogóle dramat. No nie mam. W każdym razie dzisiaj jest Dzień Pandziowy, czyli wyobraźcie sobie, że tu jest Pandzia, a żebyście sobie musieli mniej wyobrażać, albo raczej mogli sobie mniej wyobrażać, to będzie pandziowy filmik. W zeszłym tygodniu, jeżeli pamiętacie, była taka Pandzia, albo raczej taki wielki pandzioch, który się ocierał o drzewo, widzieliśmy jego plecy. Dzisiaj zobaczymy ocierającą się Pandzię, która również plecy sobie ociera, ale od frontu, czyli zobaczymy, co się dzieje w mordziaczku Pandy, a widać, że to są rozkosze niezwykłe. Popatrzcie! Po prostu kto to wymyślił, no w sensie, no Pan Bóg, wiem, ale jak on to wymyślił, że one są takie, po prostu ta radość, ta rozkosz, to no po prostu filmowali Szóstaka w łóżku. Moi drodzy, skoro mamy już te pandziochy wszystkie za sobą i skoro wiemy, że jest Dzień Pandziowy, to oczywiście cytat pandziowy. Dzisiaj posłuchajcie, jakie mam dla was zdanie z Księgi Liczb. Ze wszystkich darów, jakie wam przypadną, winniście złożyć dar dla Pana. Ze wszystkich najlepszych rzeczy odpowiednią świętą część. Moi drodzy, to jest taki fragment Księgi Liczb, gdzie są opisane różne oczywiście przepisy prawa, zwyczaje żydowskie i tak dalej. I to jest akurat fragmencik o dziesięcinie. Ja nie chciałbym oczywiście konkretnie może o niej, w takim sensie o konkretnym 10-procentowym wspieraniu dzieł bożych ze wszystkich naszych dochodów, a to powinniśmy zasadniczo robić, tak mówi Biblia, ale nie o tym będę mówił, chodźmy coś innego. Zazwyczaj, kochani, w piątki w pandziowe cytaty, czyli Pan da, zazwyczaj mówimy o Panu Bogu, który nam daje. Zazwyczaj mówimy o tym, jaki Pan Bóg jest dobry, jak Pan Bóg nieustannie chce nas obsypywać dobrami, bo to w ogóle prawda i o tym będę gadał do końca życia. Ale dzisiaj jakby trochę zmiana, czyli o tym, co my możemy dać Panu, czyli dzisiaj jest dam Panu, czyli Pan dam. Pan dam, Adam taki, panandam. Czyli, że ja coś Panu mogę dać. Kochani, lubię ten cytat z jednego powodu. Dlatego, że on bardzo jasno pokazuje, co Panu się powinno dawać. Ano, powinno mu się dawać najlepsze. Kochani, zauważcie, że my bardzo często Pana Boga traktujemy jak taki po prostu już ostatni obowiązek i ostatnią rzecz, której można taki ochłap rzucić, nie? Zobaczcie, jesteśmy w stanie na nasze rzeczy, na nasze potrzeby, na nasze przyjemności, albo na nasze bardzo realne potrzeby, po prostu poświęcać godziny i po prostu tryliony jednostek czasowych, żeby je uzyskać, nie? Kiedy my o coś Pana Boga prosimy, to zauważcie, że potrafimy godzinami się modlić, nie? Wymyśliliśmy na przykład Pompejankę, gdzie potrafimy przez 54 dni się modlić, nie? Zobaczcie, czy ktoś z nas po Pompejance, jeżeli na przykład dostał to, co dostał, a lepiej byłoby nawet, jeżeli kiedy jeszcze nie dostał, to czy odmówił kolejne 54 dni tylko i wyłącznie po to, żeby dziękować? I ja wiem, Pompejanka jest oczywiście genialnie wymyślona, bo tam jest połówka dziękczynna, czy połówka prośbowa, połówka dziękczynna, więc już dziękujemy w samej tej, ale i tak większość z nas, jestem przekonany, absolutnie jestem przekonany, że większość z nas nawet tą drugą część dziękczynną i tak traktuje jako prośbową. Zobaczcie, że my Pana Boga bardzo często traktujemy tak, że no właśnie, w związku z tym, że Go nie widzimy, że nie mamy bezpośredniego kontaktu z Nim, to nie czujemy też takiej presji, nie? Że to, co Mu dajemy, to jest jakaś w ogóle żenada, to jest jakiś ochłap, to jest jakieś nie wiadomo co, nie? Kochani, Pan Jezus, zauważcie, najbardziej w Ewangeliach, kiedy mowa jest o różnych dających Panu Bogu różne rzeczy, docenił tę ubogą wdowę, która w ogóle mogłaby się wydawać, dała Panu Bogu ochłap, nie? No bo dała Mu jakieś tam 2 grosze. Tylko co Pan Jezus zobaczył? Ona mu dała wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie, całe swoje jestestwo, co tylko miała, to mu oddała. I właśnie to widzi Pan Bóg. Pan Bóg jest po prostu tak poruszony człowiekiem, który mu oddaje coś naprawdę, nie tylko tak, dam ci tak trochę, no tam mniej, no bo jakoś trzeba jakieś obowiązki wypełnić. Ja, kochani, bardzo często, jak spowiadam,
I słyszę na przykład, jak ludzie tam mówią o swoich obowiązkach religijnych, tak, że nie odmówiłem pacierza, nie byłem na mszy, nie przestrzegałem postów piątek, to oczywiście czasem wiem, że to wynika z ogromnej miłości, w sensie to przepraszania, ale bardzo często mam takie wrażenie, że to jest takie, no, że jakbym tylko odbębnił te obowiązki, to już byłoby okej. Pan Bóg ma w nosie te wszystkie obowiązki. Pan Bóg ma w nosie te wszystkie rzeczy, jeżeli one nie są związane po prostu z oddawaniem Mu czegoś najlepszego, no bo jak się kogoś kocha, to Mu się daje wszystko, co najlepsze. Pomyśl, czy Pan Bóg, że tak powiem, jest na pierwszym miejscu w tej kolejce w tym, co komu dajesz. Zauważcie, jak się w kimś zakochamy, jak się chłopak zakocha w dziewczynie albo dziewczyna w chłopaku, nie, to po prostu wszystko potrafi poświęcić. Wszystko. My tak mamy z Bogiem? Na początku rzeczywiście może czasem jeszcze tak, nie, ale potem to już tak jak w małżeństwie, nie? Że już nic się mężowi i żonie nie daje, bo to już takie oczywiste, bo on jest, a często jeszcze wkurza to już w ogóle, nie? Kochani, spróbujmy dzisiaj obudzić sobie takie coś. Co ja Panu Bogu mogę dać, żeby to nie był taki ochłap, żeby to nie była taka żenada, żeby to nie było takie byle co, tylko dać Mu coś, co będzie naprawdę wartościowe, pierwsze, najważniejsze, jak mówi ten fragment, najlepsze w nas. On jest godzien rzeczy najlepszych i najświętszych. No to dajmy Mu. No dobrze, moi drodzy, 5 odcinków nagrałem, oczywiście ciurkiem, tak jak zawsze, udawałem, że to są poszczególne dni tygodnia, no ale tak trzeba, taka YouTube'owa rzeczywistość. A my się widzimy w poniedziałek, w kolejnej odsłonie, 6 rano, następny tydzień. Mam nadzieję, że się zobaczymy, nie? Ja będę, w każdym bądź razie. Najlepiej się miejcie, serdecznie Was pozdrawiam, z Bogiem, pa!